Dzień dobry Państwu. No to dzisiaj mamy odcinek znowu w trasie. Tym razem jesteśmy w pięknym mieście, jakim jest Szczecin. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich moich podcastów, kiedy robiłem to w trasie, nie jestem jako pasażer, ani też nie poruszam się po angielskich drogach. Po prostu kamera, proszę bardzo, jest tutaj kierownica. Kamera ta przednia robi lustrzane odbicie, tak więc dlatego to tak wygląda, jakbym był po lewej stronie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest QT Marshall, były wrestler ROH, który występował w tej federacji w latach 2012-2018, a obecnie, o ile się nie mylę, występuje on w All Elite Wrestling. QT Marshall był gościem podcastu Wrestling Perspective, gdzie między innymi wspominał o Ring of Honor i o finansach w tamtym czasie. Kiedy w 2012 roku ROH oferowało mu kontrakt, on nie mógł tego, jak to ujął, nie mógł tego traktować jako prawdziwej pracy, ponieważ no, w tamtym czasie ROH organizowało 3 eventy, no może czasem się zdarzało, że 4 w ciągu miesiąca, a on zarabiał około, dostał dokładnie $100 za walkę. No i jak sam twierdzi, no to mu nawet nie wystarczało na opłaty za samochód. W tamtym czasie jednak dostać się na ten wyższy piedestał, jeżeli chodzi o federacje wrestlingowe, no to był naprawdę spory wyczyn, przynajmniej on tak twierdzi, więc no nie ma co grymasić, trzeba brać to, co jest i trzeba się rozwijać. No, ale z drugiej strony ROH już od ponad roku pod skrzydłami potężnej firmy, jaką jest Sinclair Broadcast Group, a tutaj pensja wrestlera ROH nie może być określana jako przystępna. QT dodał też, że zmieniło się to wszystko, te całe finansowanie, wraz z pojawieniem się w federacji Young Bucksów oraz w późniejszym czasie jeszcze Cody'ego. Wtedy to, jak to ujął, zaczęło się płacenie ogromnych pieniędzy nawet i takim, którzy niekoniecznie zapracowywali sobie na tak wysokie garze, niekoniecznie zasługiwali na takie pełnoetatowe kontrakty. No, nazywając rzecz po imieniu, QT Marshall stwierdził, że wrestlerzy ROH powinni dziękować właśnie Young Bucksom i Cody'emu za te pełnoetatowe kontrakty. A jeżeli chodzi o samego QT Marshalla, no w całej tej sytuacji czuł troszkę zgorzknienie, ale z drugiej strony też przyznaję, że no jego pierwsze wrażenie, jakie on mógł po sobie pozostawić dla zarządu federacji, mogło być rzeczywiście niekoniecznie do końca pozytywne, biorąc pod uwagę to, nie wiem, czy to słychać, to piszczenie, gaz mi się skończył, trzeba będzie się zatankować. On sam przyznaje, że no w 3 pierwszych miesiącach doznał urazu pleców i złamania nosa, więc no ten efekt był taki niekoniecznie, jeżeli chodzi o prezentowanie się. Dodał też, że pod koniec swojego kontraktu nie czuł już radości z wrestlingu i chciał rozwiązania tego kontraktu miesiąc przed jego zakończeniem. No, nie wiem dlaczego, ale tak się nie stało, czyli nie zwolnili go wcześniej z tego kontraktu, ale wkrótce, tak czy inaczej, drogi się rozeszły. No i tak jak mówiłem, z tego co mi wiadomo, dzisiaj kręci się gdzieś tam w AEW. Drodzy Państwo, no QT Marshall mówi, że nie zrobił przyzwoitego wrażenia być może na zarządzie federacji tym, że na początku tam doznał urazu, a ja powiem, że na nikim tak naprawdę nie mógł zrobić tego wrażenia, ponieważ przynajmniej w mojej opinii QT Marshall pod względem tego, co w Ring of Honor jest dosyć ważne, czyli te umiejętności ringowe, jest bardzo nisko w hierarchii, naprawdę. No chyba tylko Joey Diesel Dadiego jest niżej od niego w hierarchii, a tak to właśnie, jeżeli ktoś mnie zapyta o QT Marshalla, to jest to właśnie jedna z tych pierwszych osób, która w Ring of Honor prezentowała się na naprawdę niskim poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności ringowe. No, ringowo to było naprawdę słabiutko. Od samego początku praktycznie. No naprawdę nie przypominam sobie, żebym mógł powiedzieć, że jakąś tam walkę miał choćby przyzwoitą. No nie wiem, może przez te 6 lat zdarzyła się tam jedna czy dwie, no ale no co to jest? Wyjątek potwierdzający regułę.
W każdym razie Cutie Marshall to jest właśnie ta osoba, o której możemy powiedzieć, że fani Ring of Honor za nią nie tęsknią i prawdopodobnie tęsknić nie będą, jeżeli nie poczynił on jakiegoś wielkiego rozwoju pod względem ringowym. Cutie Marshall mówił też o finansach w Ring of Honor, że sam zarabiał tak kiedyś te $100 za walkę. Ale to jest w przypadku jego, w przypadku tak naprawdę no, low cardera, co najwyżej low cardera. Ja cały czas mam w pamięci, i też mogę to podać jako kontrast dla porównania, to był chyba rok 2015 i Jay Lethal, kiedy był tam podwójnym mistrzem w ROH, miał jednocześnie pas ROH World i ROH TV. Pamiętam doskonale, że była oferta dla niego, żeby przejść do WWE NXT i nie skorzystał z tej oferty, ponieważ, znaczy zapewne między innymi, ponieważ dlatego, że finansowo wcale mu się to nie opłacało. Rozumiecie? Dla Jaya Lethala pod względem finansowym bardziej opłacało się zostać w Ring of Honor niż przejść do WWE NXT. Co jednoznacznie pokazuje, że no, różni wrestlerzy prezentujący się różnie dostają różną wypłatę. I Cutie Marshall, który tak naprawdę, no, tak jak mówiłem, chyba nigdy nie zrobił choćby przyzwoitego wrażenia jako postać wrestlingowa w Ring of Honor, no, na co on więcej mógł tak naprawdę liczyć. Tak więc całe wszystkie te informacje, które od niego otrzymaliśmy, może służyć tylko jako ciekawostka, a jego pobyt w Ring of Honor możemy uznawać jako czas przeszły i tak naprawdę nie spodziewałbym się, aby to miało się zmienić. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jak najbardziej życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego dalszej karierze. Oglądajcie Ring of Honor!